Będzie odczytany wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 17 lutego 2015 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z artykułem 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej orzeka. Artykuł 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z artykułem 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów członków składu orzekającego. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, sędzia Zbigniew Cieślak. Bardzo proszę. Pozwólcie Państwo, że będzie to 11 podstawowych motywów. Więc po pierwsze, przedmiotem prawnokarnej ochrony na podstawie artykułu 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są prawa określone w artykule 16 autorskie prawa osobiste, artykule 17, artykule 18 autorskie prawa majątkowe, artykule 19 ust. 1 drugi prawa majątkowe twórcy i jego spadkobierców, artykuł 19 ze znaczkiem 1 prawa do wynagrodzenia z tytułu droit de suite, artykuł 20 ust. Od 1 do 4 prawa majątkowe twórców, artystów, wykonawców, producentów, fonogramów i wideogramów oraz wydawców, artykuł 40 ust. 1 ust. Lub 2 prawa majątkowe Funduszu Promocji Twórczości, artykuł 86 prawa do artystycznych wykonań, artykuł 94 ust. 4 prawa do fonogramów i wideogramów i artykuł 97 prawo do nadań. Sprawcą tego czynu zabronionego zgodnie z przepisem może być każdy. Trybunał stwierdza, iż to po drugie, użycie klauzuli, cytuję, w inny sposób niż określony w ustępie 1 i 2 sprawia, że kwestionowany przepis dopełnia artykuł 115 ust. 1 i 2. Po trzecie, jednocześnie użyte sformułowanie stanowi dookreślenie typu czynu zabronionego z artykułu 115 ust. 3 od strony negatywnej, gdyż spod jego działania wyłączono wymienione we wcześniejszych ustępach przywłaszczenie autorstwa, wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części co do tego utworu albo artystycznego wykonania, rozpowszechnienie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publiczne zniekształcenie takiego utworu, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Po czwarte, naruszenie może polegać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu, gdy niewykonanie obowiązków wyłącznie na zaniechaniu. Karalne będzie tylko takie zachowanie, które narusza prawo autorskie. Istotne przy tym dla wykładni tego przepisu jest użycie zwrotu w celu, który przesądza o kierunkowym charakterze tego przestępstwa. Można je więc popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, ukierunkowanym na osiągnięcie korzyści majątkowych. Po piąte, powołanym we wniosku wzorcem kontroli jest artykuł 42 ust. 1 Konstytucji,
zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Artykuł 42 Konstytucji wyraża zasadę, że zakaz lub nakaz obwarowany sankcją karną powinien być sformułowany w sposób precyzyjny i ścisły. Wymagania dotyczące określoności przepisów prawa wymagają bowiem, aby podstawowe znamiona czynu zabronionego zostały sformułowane w sposób na tyle jednoznaczny, precyzyjny i jasny, aby samo ryzyko karalności było rozpoznawalne dla adresatów normy. Wymóg określoności nie jest spełniony jedynie w takim wypadku, gdy adresat normy prawnokarnej nie jest w stanie zrekonstruować zasadniczych znamion czynu zabronionego. Przechodząc do oceny konstytucyjności kwestionowanej regulacji, należy zauważyć, że badany przepis odpowiada konstrukcji przyjętej w artykule 59 paragraf 2 ustawy z 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim, który stanowił, cytuję, kto w inny sposób narusza cudze prawa autorskie w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub osobistej, podlega karze aresztu do 1 roku i grzywny do 30 tysięcy złotych lub jednej z tych kar. Natomiast pod rządami ustawy z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskim ogólnie stwierdzano, cytuję, kto wbrew przepisom ustawy niniejszej wkracza w wyłączne prawa twórcy lub jego następcy prawnego, podlega każdy areszt do 6 miesięcy lub grzywny do 10 tysięcy złotych lub albo obu tym karom łącznie. Warto również zauważyć, że kwestionowany przepis był już przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygnaturze P31/07. Postępowanie zostało wprawdzie umorzone ze względu na brak przesłanki funkcjonalnej, której spełnienie jest wymagane w wypadku pytań prawnych, ale przypomnieć należy wyrażony w orzeczeniu pogląd odnoszący się do artykułu 115 ustęp 3 ustawy o prawie autorskim prawach pokrewnych. Cytuję. Działanie tego rodzaju, niezależnie od sposobu, podlega penalizacji. Dla zaistnienia przestępstwa nie jest istotne, w jaki sposób następuje naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych. Ważne jest, że doszło do naruszenia tych praw i miało to miejsce w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trybunał przypomina, że zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem konstytucyjnym standard określoności przepisów prawnych, także w zakresie normowania artykułu 42 ustęp 1 Konstytucji, nie wyklucza możliwości posługiwania się w obrębie prawa karnego pewnym marginesem swobody regulacyjnej państwa. Dlatego standard ten w zakresie regulacji penalnej, jakkolwiek stawiający wyższe wymagania ustawodawcy, nie wymaga dla jasności czy komunikatowności wyrażenia zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym. Tak było w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2003 roku. Zasada określoności ustawy karnej nie wyklucza posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi lub ocennymi, jeśli ich desygnaty można ustalić. Tak z kolei stwierdzał Trybunał w wyroku z 23 stycznia 2003 roku, w tym samym wyroku. W przypadku kwestionowanego przepisu sięgnięcie przez ustawodawcę do pojęć niedookreślonych należy uznać za uzasadnione charakterem regulacji prawna autorskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych zmian doby nowych technologii. Stąd ustawodawca zastosował konstrukcję tak zwanego przestępstwa skutkowego, a więc o którym decyduje wystąpienie określonego skutku, a nie sposób doprowadzenia do tego skutku. Znacznie szersze rozwinięcie argumentacji znajdzie się w uzasadnieniu pisemnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie dostarczony wnioskodawcy uczestnikom postępowania w terminie określonym
w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo wszystkim.